Cześć moi drodzy. Wiele razy pytaliście mnie o tanie, dobre kable. Wasze komentarze czytał też dystrybutor firmy Natek, firmy, która ma swoją siedzibę pod Poznaniem. Dostałem trochę takich kabli, dwa razy więcej tak naprawdę, ale cztery mi zostały jeszcze nieodpakowane. Jednego takiego kabla używam od jakiegoś czasu tutaj na serwisie, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. W samochodzie też używam takiego przewodu. Jonaszowi też dałem taki kabel i wygląda, że kable są niezłe. Nie będziemy opierać się tylko na wyniku testu z testerka. Dzisiaj zobaczymy sobie, co faktycznie kryje się w takiej wtyczce. Testerek oczywiście informuje, że kabelek jest spoko. Jest 100 na 100, więc tutaj nie ma do czego się przyczepić. 100 na 100. Dziękuję, do widzenia. Kończymy materiał. Kable są zajebiste. No, to sobie sprawdzimy, czy są takie zajebiste. To jest przewód bez oplotu. Producent sprzedaje jeszcze przewody w oplocie. One się tak naprawdę niczym nie różnią, oprócz tego, że jeden ma oplot, a drugi nie. Ewentualnie kolorystyką. Wszystkie przewody zapewniają takie same, powiedzmy, parametry, długość przewodu, maksymalny prąd ładowania i to wszystko jest zbieżne z tymi przewodami. Pomiędzy nimi są tylko różnice w oplocie, żyły, wykonanie i tak dalej. Wszystko jest takie samo. Tak jak mówiłem, firma Impact jest dystrybutorem tej marki. Ma swoją siedzibę w Mosinie, bardzo blisko Poznania. Kiedyś, jak trenowałem kolarstwo, to bardzo często w Mosinie byłem, bo firma ma swoją siedzibę na takim, powiedzmy, wzniesieniu, górce, blisko Pożegowa. Rozłupiemy sobie przewód czarny. Przewód chyba aktualnie kosztuje około 30-40 zł. Trochę podrożał, ale to wiecie, galopująca inflacja i tak dalej, to też robi swoje. Przewód jest taki ładny, zgrabny, nie jest za gruby. Mam nadzieję, że mechanicznie będzie dawał radę. Ja niestety swój przewód testuję od dość krótkiego czasu i no on się trzyma. Ale żeby długodystansowo coś powiedzieć na ten temat, to niestety na tą chwilę się nie wypowiem jeszcze. Taki tutaj rzep, żeby sobie te przewody, ten przewód jakoś tam, nie wiem, ścisnąć cokolwiek. Metka producenta. Wszystko się jakby pod tym kątem zgadza. Co? Lecimy pod mikroskop i rozcinamy wtyk. I zobacz. Wykonanie mechaniczne jest całkiem ok. Jeżeli chodzi o wtyk Lightning, to złocenie jest bardzo delikatne, ale w nowych kablach do Apple, oryginalnych kablach, też to złocenie już nie istnieje, w sensie prawdopodobnie zastąpiono metal i nie jest to już złoto, a coś innego. Frezareczka jest.
Mamy to. Przewód jest w końcu rozpruty do końca. I tak. Jest ekranowanie w postaci folii. Jest wzmocnienie przewodu. Żyły plus, minus, D plus, D minus. Laminat co najmniej 3 albo 4 warstwowy tej płytki PCB. Jest tranzystor i duży, prawdopodobnie, mikrokontroler. Elementy filtrujące. Tu jest dławik na liniach D plus, D minus. Jakaś dioda zabezpieczająca. Więc ogólnie całość sprawia wrażenie solidne. Solidna konstrukcja. Wód został rozłupany dosłownie. Nie było to proste. Sama jakby konstrukcja mechaniczna tego przewodu jest na wysokim poziomie. No, rozcięcie, dostanie się do tej elektroniki, to nie było 5 sekund. Namęczyłem się z tym srogo i nie było to po prostu łatwe. Wykonanie tego przewodu, jeżeli chodzi o mechaniczną stronę, zajebiste. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Elektronika zastosowana w tym przewodzie jest oryginalna i jest to najnowszy wypust od Apple, gdzie Apple ujednolicił kontroler, integruje w sobie rozwiązania dla portu USB-C i USB typu A, czyli USB tradycyjne oraz Power Delivery. Oprócz tego wtyk ma srebrzyste pady. Z tego względu, że zmieniono materiał, tak jak pod mikroskopem widzieliście, nie jest to już złote, a srebrzyste. Podobno Apple podniósł jakość, zmieniając złocenie na stopy rutenu i rodu. Rod jest tak plus minus o 1/3 droższy niż złoto, więc niby nie pooszczędzili. Trudno powiedzieć, jak to będzie w tym miejscu się sprawowało, bo to jest chyba najsłabsze ogniwo przewodów, które są na rynku, szczególnie przewodów firmy Apple, ale jeżeli chodzi o mechaniczną konstrukcję wtyku, to tutaj jest naprawdę turbo dobrze i to nie ulegnie uszkodzeniu tak szybko. Ten wtyk to jest naprawdę coś. Jestem pod wrażeniem, że za 3 dyszki można ogarnąć taki produkt. Nie jest to żaden test sponsorowany, nikt mi za to nie zapłacił. Sam z siebie chciałem wam pokazać, że na polskim rynku można kupić niezłej jakości przewody. Wcale nie trzeba kupować jakieś gówno podróbek na Allegro za 30-40 zł. Można kupić przewód zamienny z certyfikatem MFI. Dodatkowo od dystrybutora, który ma swoją siedzibę w Polsce pod Poznaniem, to już w ogóle można sobie do niego pojechać i piątkę zbić. A jakby się coś stało z kablem, to i można kogoś na tym kablu powiesić w razie co. Polecam. Co mogę więcej powiedzieć? Dzięki. Trzymajcie się. Do następnego razu. Jeszcze jedna kwestia. Zostały mi, jak widzicie, 3 przewody. Myślę, żeby je rozdać wam. Żebyście mieli dobrą, bezpieczną możliwość korzystania ze swoich urządzeń. Opiszcie mi w komentarzach wasze najciekawsze przygody, które się wam przytrafiły przy korzystaniu z kabli do ładowania. A najciekawszy komentarz, który nam przypadnie do gustu, z Jonaszem wybierzemy, odezwiemy się do szczęśliwca i wyślemy przewód. Więc jakby 3 osoby mają szansę na to, żeby zgarnąć na teka. Dzięki, trzymajcie się.